Cześć Wam, z tej strony Patryk. Ostatnio skończyliśmy na tym, że stworzyliśmy w miarę taką prosto. nazwijmy to trochę paginację. chociaż to de facto paginacją nie jest, ale takim pod, pod strony, do naszej strony, w którym wyświetlają się różne treści. W tym momencie zrobiłem tak, że po kliknięciu w dany artykuł, dany artykuł tylko się wyświetla. No ale to jest jeszcze do poprawki, nie zauważyłem po prostu, że mam włączony ten wielki tryb mojej twarzy i część go po prostu kodu zasłoniłem. Dlatego już przełączam się na mały kranik. no i przejdźmy do tego może od początku trochę. Więc wracając... To ważne co istotne zrobiłem, to jest to, że w klasie window, w której mamy addEventListener, hashChange, no, i mamy funkcję daną na przykład tutaj, stworzyłem mm, klasę z metodą taką statyczną urlChange. Po co dodałem i po co dodałem te dwie rzeczy? Ta e, to jest taka m, funkcja, która się reaguje na zmianę hasha w przeglądarce, a ta z kolei funkcja m, reaguje na to, kiedy nasz dom, kiedy nasza strona dopiero zostanie załadowana? Czyli w przypadku, kiedy załadujemy naszą stronę, mamy artykuły, no i te artykuły, jeżeli odświeżymy teraz strony, nadal będą się po prostu wyświetlać. To samo ze stroną główną. odświeżam przy stronę, nadal wyświetla się to. Wcześniej to było trochę takie nieoczywiste i to nie działało. Zapiszmy to, bo to nie było tak. No i przyniosłem to część logiki do klasy Pager. No, i tutaj wszystko teraz odbywa się. No, i teraz mamy taki przypadek, że tu wszystko do tego momentu jest bez zmian. Czyli nasze strony działają normalnie. Tutaj z kolei e, modyfikujemy to, żeby wyświetlić już tylko jeden artykuł. Czyli w tym przypadku ta nasza ta pager, czyli mm, dajmy tutaj komentarze, klasa służąca do obsługi. Mm, Albo może tak? Róbmy. Oj, coś nie tak. Dobra. Klasa słu... Co jest? O tak. Służąca do obsługi różnych podstron. Nazwijmy, że to jest po prostu podstrony. No i mamy tak. klasę, która jest ten. Tak z przyzwyczajenia. Dopiszę od razu swoje dane, że kry hated by Patryk. Korusinaowski. Dopiszę też swojego maila, jakby ktoś potrzebował e, kiedyś się ze mną skontaktować w tym czy coś tak e, przyszłościowo. Oczywiście wątpię, żeby tak było. No i no i myślę, że to na, na ten moment mogę jeszcze dopisać swoją strony. Na razie nie jest jakoś tam włączona, ale ok. Alpha, uh, mail no i website dajmy tabulator żeby to było wyrównane ok uh, no i wracając mamy stronę która tutaj właśnie tu mamy obsługę naszych mm, może tak no dajmy tu uh, tu będzie z kolei obsługa no coś się stało z tym Wizualem metoda obsługująca zmianę URL. -a. No i tu w tym przypadku jest to obsługa naszego też tak powiem, obsługa strony. A tu z kolei dodajemy sobie obsługę obsługa artykułów Dobra, e, mamy coś takiego, no i teraz tak, co ja wymyśliłem, co takiego zmieniłem podczas, gdy wcześniej była na moim, e, gdy, no w poprzednim wideo wszystko upsułem, e, chodzi o to, m, że teraz mamy, może tak, będzie lepiej pokazać na przeglądarce, jeżeli mamy sekcję artykułów, to na tej stronie wyświetlają się na ten moment wszystkie artykuły. To, co chcemy zrobić, to chcemy zrobić tak, żeby tylko dany artykuł wyświetlał się. Tu zmienimy ta, ten blok kodu, ten bloczek, w którym to się zamienimy, na takie słówko z angielskiego excerpt, czy coś takiego. Nie pamiętam, jak dokładnie się to się tu wymawia. Co oznacza to, że to jest tylko wycinek naszego, naszego bloga, jakby w, w, w wpisu. Może nie wycinek wpisu, o tak. No, i tylko on się wyświetla, ale w momencie, kiedy będzie mieć to ustawione, odpowiednie klasy, to to będzie zmieniane. To znaczy, że ten fragment kodu zostanie za pomocą CSS-a zakryty, a z kolei ten fragment kodu, który będzie całością, zostanie pokazany, a te przyciski zostaną tutaj usunięte. No, a tutaj damy jeszcze taką strzałkę która będzie mówić nam tyle, że możemy wrócić do, do tej strony artykułów wszystkich. No dobra, na ten moment zrobiliśmy takie coś, no i przejrzyjmy ten, przejrzyjmy nasz kod, który się znajduje tutaj. Na ten moment zrobiłem w taki sposób, że szukamy takiego elementu get element by id page i tutaj usuwamy mu usuwamy mu, że is single, czyli to a, ok. No i wtedy, wracając jeszcze do tego, jeżeli nasz artykuł jest, został pojedynczy, to znaczy jeżeli chcemy wyświetlić tylko jeden artykuł, to do tej klasy dodajemy specjalną dodatkową klasę, że jest single. Chodzi o to, że jest wyświetlany tylko jeden artykuł. No a wewnątrz tego diva, który tam będzie odpowiednio wyświetlał nam treść, dodamy, że is active. Czyli to będzie znaczyło nam tyle, że Cały blok ma się przekształcić na blok wyświetlający tylko jeden artykuł, a ich active będzie wskazywać, który konkretny blok z tego kodu ma się wyświetlić. Ee, zakładam, że. To, i tutaj przyjąłem bardzo dwa, stosunkowo ważne założenie, że ten, ta strona została wykonana trochę w takiej technologii z SPA, czyli to jest Single Page Application, a raczej ja to po prostu nazywam One Pagerem. I o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że cała strona ładowana już jest na samym początku ze wszystkimi wpisami i innymi rzeczami, grafikami i tym podobnym. To jest stosunkowo daje pewne, że tak powiem nie ma wiele podstron. Nie ma wiele podstron. Te wszystkie podstrony tak naprawdę są jakby sztucznie symulowane trochę, bo przeładowywane są za pomocą JavaScriptu, żeby ta strona wyglądała bardziej tak, żeby ta strona działała bardziej intuicyjnie. Może tak bardziej, no tak, łajowo trochę, żeby nie wyświetlało się wszystko użytkownikom, ale z kolei to ma taką wadę, że nie możemy tutaj na przykład dać 500 wpisów, bo będzie to e, wyświetlane wszystko na jednej stronie. Później pokażę mi więcej, jak to się zmienia. Chciałem celowo akurat w tym przypadku tak to zrobić, żeby pokazać, że tak naprawdę tylko w samym CSS, HTML i JavaScript, nawet bez naszego serwera, bo zauważmy, że serwer używamy tylko do plików statycznych. Mm, że możemy uzyskać coś takiego, zwykły blok, który wygląda praktycznie jak cała strona. To jest stosunkowo ciekawe. Później to poprawimy o takie rzeczy, jak ładowanie tych plików z bazy danych, czy też takie mm, renderowanie tego przez serwer. No bo na ten moment tak e, robię to w ograniczony sposób. Widzę, że jest już 8 minuta, także przejdźmy może dalej, bo się jeszcze rozgadam. Więc w tym przypadku mamy obsługę e, artykułów. No, i mając nasz ten blok, znów się pewnie powtórzę. Chodzi o to, że temu blokowi ustawiamy całych wszystkich artykułów e, klasy i single, że ma teraz wyświetlać się jeden pojedynczy artykuł, czyli pewnie tam jakiś CSS się zmienił. No i dla konkretnego artykułu, który jest na przykład tutaj, dam klasę jeszcze dodatkowo i is active, że ten konkretnie artykuł może się zmienić. Jeżeli ktoś tam zmieni te CSS, to wiadomo, że wyświetli się dwa, dwie. Więc e, mamy tak document get element by ID. Czyli szukamy tej strony. Czyli w tym przypadku możemy to e, na sztywno, że tak powiem, napisać, że chodzi tutaj nam o e, articles. I nie get element by id, tylko użyję takiego innego query selector. W tym query selectorze korzystamy tak, jakbyśmy normalnie pisali w CSS, te, e, gdzie element znaleźć. Następnie szukamy klas listy i to z tej klas listy chcielibyśmy usunąć is single. Czyli znów, że tak powiem, wracamy do pozycji, kiedy wyświetlamy wszystkie artykuły. Ale tu sprawdzamy warunkiem. Jeżeli strona to jest par articles i występuje dodatkowo, jest podany artykuł, nie jest undefined, to wtedy znów dokument query selector ustawia nam articles, czyli wszystkie. E, szukamy artykułów i dajemy, że jest tylko, chcemy tylko jeden artykuł wyświetlić. No i document element get, get element by ID, artykuł e, wyświetla nam. <coughs> To jest chyba stosunkowo błąd. A nie, OK, bez hasza. dobra. E, że ten element dany jest aktywny. Będziemy za chwilę musieli usunąć te wszystkie. Czyli chciałbym dokument, query selector, i tutaj możemy dać article i przeiterować przez wszystkie, e, wszystkie te elementy, które znalazło, znalazło za pomocą tych funkcji. Nie, funkcja chciałbym tylko e, ten nasz element. No i dla tego elementu chciałbym. Mm, mm, z class listę usunąć e, słówko Is Active. Czyli znów ten przypadek, że na początku usuwamy wszystkie Is Active, a później dodajemy dla tego właściwego. Jak to działa na ten moment? Mm, nie działa. Mm, to znaczy Is e, a, i tak, dodałem jeszcze tyle mm, CSS, które jeżeli mamy artykuły i jest ustawiona klasa is single, to wszystkie, ustawia, wszystkie artykuły ustawiają swoje display na nano, czyli są niewyświetlane, ale jeżeli jest ten element aktywny, dany artykuł jest aktywny, to ustamy, ustawiamy mu wartość po prostu blok. No i teraz coś nam nie działa. Tutaj widzimy, że query selector for, for each nie jest funkcją. A no tak. Czemu? Bo tutaj to, ta funkcja zwraca nam tylko jeden artykuł, ale my chcemy dla wszystkich, czyli będzie Query Selector All, który zwróci nam tablicę. I teraz w tym przypadku wyświetliło nam wszystko. Jeżeli klikniemy artykuły, pokaże się wszystkie artykuły. Jeżeli trzeci, to będzie tylko trzeci artykuł. Jeżeli klikniemy drugi, to będzie tylko drugi artykuł, możemy to sprawdzić, że to jest drugi tylko. Teraz możemy na przykład wejść na stronę główną, artykuły, wszystkie artykuły się wyświetlają, o nas też jest, kontakt też jest, artykuł chcemy przeczytać, na przykład czytaj więcej, no i widzimy, że ten artykuł zmienił, a ten akurat jest aktywny. Dobra, no i teraz w zasadzie wystarczy nam tylko odpowiednio to ostylować, to znaczy w tym przypadku, e, jeżeli wiemy, że na przykład mm, nasz artykuł jest aktywny, to możemy ustawić już mu Max Wave na 100%. W zasadzie te 100% musimy też przeliczyć, żeby to nie było coś takiego, że minus te 20% marginesów. Sprawdźmy, jak to działa. No, wyświetla już się na, nam na całej treści, na całej stronie. I teraz chcielibyśmy odpowiednio też e, te article photo, te ograniczenie, które też jest, występuje, chyba występuje. E, Artykuł. Aha, no, i, what, what, what oj, czekaj, czekaj, czekaj. A, tak, bo takie ma rozmiary po prostu, to jest ok. Mm, więc to możemy zostawić, chociaż w sumie moglibyśmy przerzucić ten drugą stronę i wrzucić gdzieś tu. Dobra, na ten chwilę zostawimy tu tak może niech jak jest. No i tu chcielibyśmy do tych artykułów zrobić tak, mm, pobawić się trochę w strukturze, że to nie jest nasz sam content, bo kontenty będę, będę chciał, żeby były po prostu dłuższe. To będzie X. To będzie article content i ta treść będzie o wiele, wiele więcej. Ale to wypełnimy sobie już za chwilkę. To za pomocą magikina um, uzupełnię to wszystko i zaraz wracam z powrotem. OK, już wracam. Um, uzupełniłem to treść. To znaczy, jeżeli jest, wyświetla się nam. Już cała treść, cały, cały content to jest znacznie dłuższy, a jeżeli mamy tu, to jest tylko fragment z tego wycinka. To będzie tak, że tak powiem, widoczne zaraz. No i mamy tutaj, jeżeli wejdziemy w artykuły, tak naprawdę mamy trzy treści aż. Jest content i jest też excerpt. Zobaczmy to po prostu w kodzie. Mamy excerpt i tutaj jest nasz content. No i teraz sekundę sprawdzę, czy to tak faktycznie... Jest prawidłowo napisane. Ok, to jest faktycznie dobrze napisane, tylko że nie wymaga się nie excerpt, tylko excerpt. Czyli ok. No i teraz tak. Jeżeli mamy nasz artykuł, to mamy wewnątrz niego. O kurczę. Wewnątrz niego tutaj. Article excerpt i article content. No i teraz tak. Chcielibyśmy wszystkim artykułom. Może zróbmy to tak. Jeżeli są wszystkie artykuły i teraz artykuł jest excerpt, ustawić taką własność, że to jest display display block, a z kolei e, właściwości display article content, co jest treścią już właściwo. Chcielibyśmy ustawić display none. Po odświeżeniu strony wyświetla nam się tylko część tego. I tutaj tak. E, tam było gdzieś article content, będziemy musieli przekopiować. Article category. Dobra, jest tak. Ale w przypadku, kiedy mamy już article i single, to chcielibyśmy, żeby... Mm, tu istniało coś takiego, że te znów kolejności się odmieniają, czyli article excerpt jest yy, na no, non, a z kolei article content zostaje pokazywany. Blok. Dzięki temu, po kliknięciu Czytaj Więcej, wyświetlają się nam dwa lorem ipsum, które wrzuciłem. A jak wrócimy na przykład do artykułów, wyświetla się tylko jeden. No i tak to wygląda. Możemy kliknąć, możemy czytać więcej. Tutaj jeszcze te zdjęcie nie jest klikalne. Także potem. E, spróbujmy może teraz e, zmienić może treści tych tytułów. Za pomocą, tak znowu za pomocą kina e, wracam, czyli pozmienię po prostu tytuły i fragmenty kodu, e, to znaczy fragmenty tekstów i za chwilę wracam. Mm -hmm. OK, zmieniłem już treść. Hmm. Wygląda to teraz tak, usunąłem tę część, żeby e, samym też czasu nie tracić trochę na to. E, teraz mamy tak. Dlaczego warto oglądać crud? Dlaczego warto wybrać SFML, Node.js czy PHP? Tak naprawdę, kto wygra, to wolę. E, zmieniłem tutaj oczywiście treści, na trochę jakieś krótsze. E, jakie są zaprzeciw, obrazki pozostają jednak te same. Możemy kliknąć tutaj więcej. No i widzimy tutaj. E, że IS już się troszkę zmieniło. Dlaczego warto oglądać łebkru? Możemy się cofnąć. Możemy wybrać z artykuł. Dlaczego warto wybrać SFML. No i tutaj jest ten mm, treść. I teraz jedna rzecz, która wcześniej jeszcze nie zauważyłem, że w tym przypadku ten artykuł troszeczkę nie działa. Jest artykuły, ale tak mm, możliwe, że po prostu. Mm, article is single i. If... dobra, niech to, skróćmy to, bo to może być faktycznie zawiłe, że tu jest, jeżeli jest pojedynczy artykuł i tu jest, uh, is non, dobra, dobra, może tak. Hmm, zerknijmy na to, czemu to nie działa, xexcerpt, excerpt, nie bijcie. Ok, teraz wyświetla się już prawidłowo. E, chcielibyśmy jeszcze usunąć ten przycisk na dole, który jest, e, czyli jeżeli to jest pojedynczy artykuł, to już nie miałoby e, futerka, czyli artykuł e, footer e, po prostu miałby display non. Także tak za pomocą już CSS można pewne treści ukrywać a część nie. Dobra, wygląda to już w miarę OK. Mamy ten ty tytuł. Yy, mamy też treść. Możliwe, że zamienimy to zaraz kolejnością, jeżeli się nie będzie z tym problemu. No i tu jest OK. Yy, można by było pomyśleć nad tym, chciałbym jeszcze dodać tu strzałkę, jeżeli to nie będzie problem. Sprawdźmy, czy te, aha, mamy artykuły jako H2. I tu chciałbym dodać to strzałeczkę. A, a z tym, akurat, może być problem. Dobra, damy sobie tutaj w takim razie przed H2 możliwie. <grym> Moglibyśmy dać tutaj. Jeszcze i single, i wtedy by było łatwo to wypozycjonować, ewentualnie. Dobra, niech ktoś yy, ewentualnie możemy gdzieś tutaj jeszcze zrobić fajnie, byłoby, gdyby tu była strzałka wstecz. No dobra, na ten moment tego nie, nie zrobimy. Dobra, i ta wielkość grafiki moglibyśmy czy zmieniać, czy zostawić? O to jest pytanie. Details i kategorie. Sprawdźmy to, czy wyświetli, czy dobrze by było tekst align na right i to też byśmy dali na kategorię na stronę prawo tekst align uh, right. Uh, tutaj. To lepiej, żeby było chyba obok siebie. Mhm. Tutaj możemy dać taki przykładowy, jak coś więcej. No na razie na ten moment, bo i tak już jest 20 minut, chciałbym, żeby to tylko w taki sposób wyglądało. Tu możemy zauważyć, że już te treści, które są. Czyli możemy dodawać naprawdę, naprawdę już sporo, możemy dodać nawet jakąś grafikę wewnętrzną, na przykład kopiując sobie ten artykuł, wklejając go tu, znów kopiując tą treść i dając z powrotem jakąś grafikę wewnątrz, na przykład tutaj. To jest akurat było w artykule, prawdopodobnie tym poczytaj więcej. No wyświetla się to nie tak, jakbyśmy chcieli. Warto jeszcze opatrzyć to w znacznik P. Mmm, tak, żeby były te marginesy, od, znaczy te przejścia. Przejścia to znaczy, żeby to się nie wyświetlało w taki sposób jak tutaj. O, tylko jedno pod drugim. Przez co mamy tu. I możliwe, że chciałbym też wyłączyć te article photo, czyli takie ta miniaturkę. Więc jeżeli artykuł jest pojedynczy i mamy tutaj jakiś artykuł, to te articleV to chciałbym też wyłączyć, żeby wyświetlała się nam tylko treść. OK. Po tworzeniu wyświetla się w taki sposób i to, co możliwe by było jeszcze do zrobienia, to ustawienie tej kolejności za pomocą już możliwie mm, za pomocą display flexa. To spróbujemy to zrobić. Ustawmy sobie display na flex. Każdy element u będzie musieli wewnątrz, wszystkie elementy nadrzędne od razu, ustawić na szerokość 100%. Dobra. To nie będzie problemem. Jak to zrobić? Użyjemy po prostu w takim przypadku article. Mamy tak, is single, is i article, i tutaj mamy artykuły. to Zadajmy sobie, że jeżeli to jest article. I hmm, kropka is e, active, że jeżeli to jest artyku, e, e, aktywny artykuł, możemy to wyświetlić za pomocą klauzuli Flex. A to wszystko będzie OK. Hmm. Czy teraz to wygląda OK? If article is active, OK. E, 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 e. dajmy sobie tutaj important słówko i ok, teraz wszystko nam zmieniło i teraz chcielibyśmy, żeby każdy ten element wewnętrzny mm, pierwszy element wewnętrzny, czyli nieważne co czy tam stoi a czy coś, e, miał szerokość 100% Mhm. Mm Display block. I tutaj sekunda. Trzeba wrócić do flexa, przypomnieć sobie i zaraz wracam. Ok. Mm, już jestem. Wystarczyło w tym przypadku dodać, że żeby nam zawijało te elementy i w tej klauzuli block, flex, znaczy dodać wartość non, bo wcześniej korzystało z tego flexa tutaj i tak odpowiednio wyświetlało nam w, jako cztery kolumny. Teraz mamy OK. Chcielibyśmy teraz, żeby ten element, który jest tutaj, jeżeli to jest article i tutaj mamy article. Zmienić kolejność, chodzi o to, czyli artykuły. I tu dajmy sobie, co tam było, details. To, żeby miało order jako minus jeden. Zobaczmy, jak to będzie. OK. Wyświetla się tutaj. Mm. artykuł Details: Order. E, tu, w momencie, kiedy jest tylko aktywny artykuł. Mm. No i to samo ustawić dla artykułu. E, tego res i tu by było też, a tu by było możliwe, że minus 2. Aha, w taki sposób. I to chciałbym, żeby, wyświetla, żeby wyświetlało się po prawej stronie, czyli byśmy musieli w tym przypadku e, dodać tekst align na stronę prawą mm, i to samo zastosować dla szczegółów. Sprawdźmy, czy to działa. Mm, Okej, okay, fajnie działa. E, też moglibyśmy się tym pobawić w sumie. Bardziej. E, Opakowujemy to wszystko w jeszcze jeden blok i żeby wyświetlało się to na równi z tym tekstem, który mamy wewnątrz. Możliwe, że damy. Mm, zmienimy kolejność tego i damy jeszcze tu, żeby jednak ten tytuł był pierwszy, czyli. Artykuł, nie wiem czy to było. Name czy title, żeby to miało e, order jako minus 3, czyli żeby wyświetlało się pierwsze z kolei te dwa pozostałe, żeby były drugie. E, tu było artykuł nie name, tylko title. I w tym przypadku wyświetla się to pierwsze, i tu mamy tak. Mm. Teraz moglibyśmy w zasadzie ustawić to. Od w odwróconej kolejności, czyli tu by było minus 1, a tu by było minus 2. OK. I myślę, że moglibyśmy skorzystać z tego, żeby te dwa elementy miały trochę szerokość mniejszą, czyli width dajmy na razie po 50%. Zobaczmy, jak to zareaguje. Mhm. I tu też byśmy dali po 50%. Okej. Okay, może po 49. Okej, okay, w taki sposób by się to wyświetlało. Chciałbym jednak, żeby to było ten napis trochę bardziej tu w tym kierunku. A, ale to już podejrzewam, nie będzie tak łatwe do zrobienia bez zmiany struktury kodu. a W związku z tym, że to już 27 minut tak naprawdę gadam, yy, to może na dzisiaj byśmy to skończyli. Tu mamy wyświetlone odpowiednio treść tego i zajęli się to innym razem, bo tu prawdopodobnie będę musiał zamknąć te dwa elementy title oraz ten, po prostu zmienić strukturę tego, żeby te dwa elementy, czyli details i kategoria, znajdowały się znów w tym samym bloku kodu. I odpowiednio zmanipulowany z tym, czyli żeby ten element wyświetlał się jako taki nagłówek, czyli bym musiał tutaj dodać te wszystkie trzy elementy, opakować w header, a wewnątrz z kolei manipulować tymi elementami, żeby to było tutaj, bo jak się cofniemy do artykułów, o to już widzimy się trochę pozmieniało, bo artykuł nie powinno tego tak być. Specjalnie to stosowałem tak, żeby nie było. Aha, okej, okay. Po prostu nie usuwa tego, że jest is active. Dobra. Tu wyświetlane jest wszystko ok, ale tam byśmy musieli po kliknięciu na to um, pozmieniać to. Tylko jeszcze naprawmy tę rzecz, że jeżeli mamy. E, jeżeli, żeby te wszystkie elementy, które miały is active, faktycznie były usuwane, czyli to też chciałbym, żeby było. Ten selektor był przed, czyli usuwamy te wszystkie is active. Wewnątrz, a później tylko dodajemy. O, sekunda, co się stało? X, tak, tak, tak i OK. Teraz jest, y wydaje mi się, że powinno być OK. W przypadku artykułów y jest jakieś kliknięte. Wracamy z powrotem. Fakt, wyświetla się w pozycji albo może po prostu zróbmy to teraz w sumie czemu by nie e, domknijmy te trzy elementy wewnątrz które są tutaj, czyli title, categories, title i jest w nagłówek, e, to znaczy nazwijmy to article header, to będzie wyświetlać się w miarę normalnie, tylko pozwoli dodać pewną m, strukturkę do tego e, więc dajmy sobie tutaj div i to będzie article header, taki nagłówek i wewnątrz tego chciałbym, żeby te wszystkie trzy elementy, które były wcześniej tak, były zamknięte w, po prostu w Article Header. Jak to będzie działać? Będzie to działać w taki sam sposób, jak wcześniej się wyświetlało w tym przypadku. I w tym przypadku będzie trochę inaczej. Czyli jest ogólnie. Ogólnie jest OK. Hmm. I teraz, gdy mamy w taki sposób to zamknięte, możemy po pomanipulować e, treścią, która się znajduje wewnątrz. Czyli, żeby to było już. E, ten miało display flex. OK, w taki sposób, fajnie. I te wszystkie trzy elementy wypozycjonowano nam w taki sposób. Chciałbym, żeby to wypozycjonowało pierwszy element, który będzie. E, to już będziemy musieli, niestety, zapisać. E, czyli, w naszym artykule. E, Usuńmy na razie te trzy rzeczy, które dodałem. Hmm. Że, dajmy, jeżeli artykuł, nasz artykuł e, jest aktywny, hmm. to jego article, header, czyli nagłówek, głowa niech będzie miała klauzulę taką display ustawiony na Flex. I wewnątrz tego, jeżeli to jest us nadal ustawione, to chciałbym, żeby nasz eee, tytuł strony miał szerokość 100% zobaczmy, czy to działa. Nie działa tak jakbyśmy chcieli. Ok, zamieńmy to jeszcze kolejnością, czyli to by było order 1. Hmm. E tak, z kolei szczegóły miałyby kolejność drugą szerokość na razie zostawmy. A z kolei tam to by miało 3. Tamto, czyli kategoria. Czy taka kolejność jest ustawiona? O jest! Fajnie. Teraz chcieli, chciałbym, żeby to miało jednak te flex wrapa ustawionego na. żeby przeskakiwało to, jeżeli się nie mieści do drugiej linii i to się w odpowiednio wyświetla i flex direction, żeby był ustawiony na nie. Uh, justify Content to jest. Justify Content na Flex End. Mm? I w taki sposób chciałbym, żeby się to w zasadzie wyświetlało. Moglibyśmy jeszcze pobawić się trochę z testyami i dać tutaj możliwie do tego artykułu. Uh, jednak trochę większy margines znaczy margines wewnętrzny, żeby był miał nie wiem, z 30. No niech będzie 30. Czyli artykuł, który jest inactive, żeby miał tego paddingu jednak e, jednak 30 pikseli, bo trochę to lepiej faktycznie wygląda. to wygląda teraz, wchodzę do artykułów, jest ok, czytamy więcej, ok, możemy kliknąć, zobaczyć, przejść, o nas, kontakt, strona główna, programowanie, no i ok. No dobra, na tym zakończymy, jest już 33 minuty, więc myślę, że jest ok. Eee, dziękuję za oglądanie, tak jak mówię, jak poprzednio, jeżeli się nie podoba, łapka w dół i w komentarzu to, co można poprawić. Jeżeli jest wszystko ok, to łapka w górę, zostawcie komentarz taki ogólnie, jak jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie czegoś, żebym coś zmienił. No i dziękuję za oglądanie. No i w następnym już odcinku zajmiemy się tym, jak te dane już wczytywać za pomocą Noda, ale z plików tekstowych, czyli jakiś tak markdown, a w kolejnym odcinku byśmy się już zalijali tym, jak te pliki wczytywać już z kolei z bazy danych. Dziękuję za obejrzenie, no i widzimy się w kolejnym odcinku.